Kilka dni temu dostałam takie słowo prorocze dla przedsiębiorców i osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Chciałam się z wami tym podzielić. Obecnie powoli zmienia się koniunkcja duchowa nad Polską, co jest związane z sytuacją społeczno-polityczną. I w okresie najbliższych tygodni będziesz mógł odczuwać zawahania i chaos i będą następowały bardzo szybko pewne jakby akcje, które będą się zmieniały w bardzo szybkim tempie. Jest to związane z pewnymi przesunięciami w takim duchowym, ogólnym porządku. I w tym okresie tych tygodni, jeśli na przykład będzie taka sytuacja, że nastąpi jakaś super okazja, to z niej skorzystaj, dlatego że ta sytuacja nie będzie trwała bardzo długo. I w drugą stronę, jeżeli jesteś w jakiejś niekorzystnej sytuacji, to też nie oznacza, że ona będzie trwała cały czas. Tylko bądź w tym czujny i obserwuj, jak się będą zmieniały okoliczności, monitoruj po prostu sytuację, która będzie miała miejsce. I to dotyczy głównie takich sytuacji na poziomie egzystencjonalnym, żeście też o tym wiedzieli. Natomiast od jesieni ta bryła duchowa, ona się już będzie spajać. I pozornie, na pierwszy rzut oka wszystko wróci do normy i do wcześniejszego porządku, który miał miejsce, ale z perspektywy duchowej będzie inaczej. I rządy prezydenta będą też inne i konsekwencje, które przyniosą, też będą inne od oczekiwanych. I to, co jest też istotne, że będzie dużo pozoru, czyli to oznacza, że pomimo tego, że coś będzie wyglądało tak jak wcześniej, to niekoniecznie to będzie to samo. W tym wasza mądrość i w tym czujność w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. I jeśli do tej pory bazowaliście na schemacie i robiliście coś w ten sam sposób, machinalnie, automatycznie, to niekoniecznie to będzie już przynosiło takie same efekty i takie same rezultaty. Więc tu jest potrzebne, abyście byli otwarci na nowe, elastyczni, bo w innym przypadku po prostu możecie nie skorzystać z pewnych okoliczności i sytuacji, które byłyby dla was korzystne. Amen.